pewno się nauczyłem bardziej razem jakby pracować. Zdobyłam większą pewność siebie. Nie nudzę się i po prostu są tu też mili ludzie. Wyobrażałam sobie, że będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku. I było. Komuś, kto szuka miejsca dla siebie w wakacje, to poleciłabym Teatr Miniatura. Nie ma tu nudy, są super ludzie i codziennie wymyślamy coś nowego. Bardzo mi się podoba lato w teatrze. Polecam innym, żeby tu też byli. No i myślę, że za rok też tu będę. Do tych warsztatów nie dodałabym nic, bo było to wszystko idealnie. Zrobione, zaplanowane dla dzieci. Nazywają się piłą i klejem od podziałów do dzielenia się. Instruktorzy przygotowali mega fajne warsztaty dla Was, ale oni nie są tylko wyłącznymi twórcami, bo Wy jesteście współtwórcami, będziecie robili film. Efekt końcowy będzie dostępny w internecie, będziecie mogli przekazać rodzicom, dziadkom, babciom, znajomym, co wspólnie stworzyliście. Te animacje poklatkowe, które robiliśmy, były naprawdę fajne. Dlatego głównie, że mogłem się dowiedzieć coś, czegoś nowego o tym. Można się bawić ruszaniem ludzików z Lego. Na animacji mogą być na światłach i to jest naprawdę super, bo to jest dużo fajnych przycisków, można się tym bawić. Ja i moi inni koledzy i koleżanki grają lekarzy, którzy przeprowadzają badanie na klockach Lego. To mi się bardzo podobało, bo się mogłem zobaczyć, jak wygląda taka praca. To, co sobie wymyślę, to ja mogę zrobić. To ja zapraszam pierwsze trzy osoby z tej strony. Wybierzcie sobie po jednym ludziku. Jeżeli mamy na tej wolnej drodze, one się będą przewracać, więc po to mamy też plastelinę, żeby je podklejać. Dzieci uczą się obsługi programu do animacji poklatkowej, budowania scenografii, budowania postaci, dokładaniu różnych elementów dzięki plastelinie, obsługi konsoli świateł. Więc zadanie jest podzielone na elementy bardzo mocno techniczne, te, które są ściśle związane z teatrem i filmem, czyli budowanie scenariusza, narracji. Możecie nawet odrobinę zmienić to ogólne ujęcie. Czy my mamy wszystko... Za jasne. Tak, tak, tak. I teraz będziemy już się wtapiać w jezioro. To są rzeczy, których chyba na co dzień zazwyczaj też nie mogą dotykać ani w domu, ani przychodząc do teatru. A tutaj po krótkim instruktażu dostają pełną wolność. I żeby zdjąć te platformy, bo one przeszkadzają. One same zauważają, że tyle elementów naraz może pracować ze sobą na jeden dobry efekt. Jakby była impreza w barze, ale się zepsuło wieżyczka, która grała. I oni polecieli na ziemię i robią imprezę na autostradzie. I ta kobieta drwal zamieni się w Yeti, zacznie ich gonić. I oni później ją zamkną w takiej klatce, jakby wszystko się zakończy i zrobią imprezę pocieszalną. W czasie roku szkolnego chodzę jakby na kółko teatralne i takie zajęcia dla mnie są bardzo fajne i to jest ciekawe. Ja lubię występować na scenie i też na przykład nagrywać właśnie filmiki takie amatorskie. Dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy na temat teatru, temat mimiki. Staram się zintegrować ze sobą grupy, z którymi mam te zajęcia. Na kolejnym etapie pracuję nad umiejętnością improwizacji, a także samoobserwacji i obserwacji partnera, partnerki. Wygrywa ta osoba, której uda się spowodować, że partner musi przestawić nogę. No i trzeci, ostatni etap, który dąży do zbudowania finalnego widowiska. Polega na tym, że daję podopiecznym moim zadania związane z performancem, z happeningiem, ale wtłaczamy tam również elementy pantomimy i tradycyjnego teatru dramatycznego. Zauważam, że ten proces dzielenia się informacjami i dzielenia się
w sensie dawania czegoś od siebie komuś innemu, drugiej osobie, zaczyna być coraz silniejszy. Już elementy na przykład scenografii dla jednej grupy wykonuje inna grupa. Planujemy w scenariuszu tego widowiska również te grupy połączyć. No, naszym marzeniem jest, żeby wszyscy wystąpili przed kamerą. I tak właśnie konstruujemy scenariusz. Najbardziej podobają mi się zajęcia pani Wioli, dlatego, bo sami robiliśmy lalki, takie prawdziwe, teatralne. I przy tym była bardzo fajna zabawa, taka robota. Nie miałem pojęcia, że z papieru mogę zrobić skórę całą lalki. Możemy na przykład wykonać pacynkę i możemy też zrobić tło. Najbardziej podoba mi się zrobienie z panią Wiolą przedstawienia pacynkowego. Otworzymy prawdziwą pacynkę teatralną. Nauczymy się również animowania tą lalką. Może nawet uda nam się stworzyć fragment przedstawienia lalkowego. Dzieci są jednak wytrzymałe. Z jednej strony nie miały łatwo, bo zajęcia, które zaproponowałam ja, wymagały skupienia, a jednak są wakacje. Oczywiście nie brakowało różnych zabaw i tutaj się realizowali w 150%. Natomiast u mnie trzeba było troszeczkę popracować, żeby jednak ten efekt osiągnąć. I udało się. Rzeczywiście powstały formy, z którymi oni teraz biegają po foyer i grają różne role. Ożywia aktor po prostu swoją dłonią i oczywiście nauczymy się ożywiać tą lalkę, którą stworzymy. Dlatego, że te palce będą prowadziły głowę, a to będą dłonie tej naszej lalki, pacynki. Widzicie? Doszliśmy wspólnie do wniosku, wymyślając tą formułę na Lato w Teatrze w miniaturze. Poza zespołem aktorskim, co jakoś tak trochę się rozumie samo przez się, silną stroną teatru jest plastyka teatralna, a jej bardzo ważną częścią jest praca stolarni teatralnej i naszych stolarzy. Robiliśmy tam niesamowite rzeczy. Rzeczy, których nie mogłabym zrobić w domu, na podwórku albo gdzieś w innym miejscu. Rzadko pracuję z drewnem, jak i ogólnie z rzeczami plastycznymi. Nauczyłam się, jak sobie na przykład nie pociąć palców, jak dobrze piłować drewno. I zrobiłem statek z kory i patyczków, jeszcze papieru. Moglibyśmy tam robić własne rzeczy, na przykład szable albo jakieś pojazdy. Robiliśmy też ogromną mapę świata, to było chyba najlepsze. Próbujemy dzieci zaznajomić z materiałami, którymi my na co dzień się posługujemy w pracowniach teatralnych. Z naszej strony stolarskiej, no to wiadomo, że będą materiały drewniane, czyste lite drewno lub jego produkty typu sklejki, płyty pliśniowe. Dzieci zaznajamiają się z materiałem, obrabiając go, szlifując, barwiąc, próbując go wiercić, przecinać. Sklejamy to naszymi profesjonalnymi klejami. Uruchamiają swoją fantazję, która jak wiemy nie ma granic i naprawdę powstają ciekawe rzeczy. Mieliśmy takie chwile zwątpienia, zastanowienia właściwie się, czy zwykłe dla nas czynności mogą w ogóle zaciekawić w dzisiejszych czasach te dzieci, które pracują przy smartfonach, komputerach, ostatnio przecież też i ta nauka online, czy takie namacalne rzeczy będą ich interesowały, ale bardzo szybko przekonaliśmy się, że jest to ciekawa propozycja dla dzieci, ponieważ to, co sobie wymyślą w głowie, przenosiliśmy na papier, robiąc tak zwane projekty, tak jak scenograf robi nam projekty i my je odtwarzamy, tak dzieci zrobiły swoje projekty i próbowały te projekty zrealizować. No fantazja tak ich ponosiła, że nawet my byliśmy zaskoczeni i ja myślę, że wręcz niektórzy mogą być adeptami i przyjść nas za kilka lat zastąpić tutaj. Tutaj jest projekt, a tutaj jest ten stworek. Praca stolarni teatralnej i naszych stolarzy. To było takim impulsem, który zainspirował nas do tego, żeby skupić się właśnie na piłach kleju i co od razu otworzyło nam kolejne klapki o dzieleniu, łączeniu, o tym jak stawiamy granice, jakie przekraczamy. Podział to, że są ludzie podzieleni, że ty masz iść tam i że nie, że współpraca tylko, że ty. Podział to jest jak ktoś od kogoś dzieli, a dzielenie się to jak ktoś dzieli się z kimś. Na przykład jak my mieliśmy z panem Wojtkiem więcej jakby zajęć tych animacyjnych,
to na przykład pomagaliśmy innym grupom zrobić dubbing, muzykę, dodać napisy końcowe. Reżyseria dogaduje się ze światłem. Reżyseria mówi, jakie dodatkowe rzeczy chce i realizujemy to, okej? Ja jestem od magicznych drzew tutaj i od Boba i od tej babki. Dobra, Mati jest od lewej strony, ty jesteś od prawej strony, dobra? Chcieliśmy, żeby poznali wszystkie przestrzenie teatralne. Co to za miejsce? Nie wiadomo, nie wiadomo. A nie. Czyli te wersy są. Możecie polecieć od początku, jakby to brzmiało? Dzień dobry, Teatr Miniatura zaprasza na... przedstawienie online. Na to w teatrze, czyli w skrócie LWT. Się rozgrzej parę razy, powiedz to samo. Ja posłucham. Ja akurat ten początek zaśpiewam bardziej. No to sobie pośpiewaj, tak żebyś się rozgrzała, żebyś swobodnie mogła sobie to zaśpiewać bez stresu, żeby nie było słychać, że wiesz. Ja nawet nie będę mówił, kiedy nagrywamy, dobrze? Bo... nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Ale zostawiamy wam ślad. Ślad w postaci filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, co jest z jakiej sztuki, albo jak to powstało, nie na wszystko pewnie będę mógł odpowiedzieć, ale się postaram. Chcieliśmy, żeby te indywidualne talenty mogli zaobserwować podczas jak największej liczby warsztatów i żeby postawili też na budowanie jakiejś wspólnej rzeczy opartej na tych indywidualnych talentach. Tak jak wam obiecałem, będziemy kontynuować tę etiutkę, gdzie wymyślaliśmy ściany i przechodziliśmy przez ściany. To jest spotkanie po kilku miesiącach siedzenia w domu, tkwienia przed komputerem, zaliczania kolejnych lekcji online, izolacji, co młody człowiek, mam wrażenie, odczuwa jeszcze silniej niż my. Duża część tej młodzieży, ja to widzę i czuję to po reakcjach, potrzebuje po prostu zwykłego kontaktu, żywego kontaktu, możliwości porozmawiania z kimś na żywo, nie przez telefon czy komputer. Dlatego daję im również taki margines swobody. Przeznaczam część czasu po prostu na wspólne zabawy i na zgrywanie się ze sobą, na dzielenie się tym, co dzieciaki przeżyły do tej pory. Teraz zrobimy eksperta, słuchajcie, od psychologii. Ostry temat. Czy jeśli widzi się duchy, trzeba iść do psychologa? Oczywiście, tylko że pan musi najpierw się, po pierwsze, zapisać do psychologa. Finał naszych zmagań warsztatowych nie mógł mieć takiej formy tradycyjnej, jakiej Lato w Teatrze wymaga, czyli tego przedstawienia teatralnego na scenie teatralnej. W związku z czym myśmy bardzo szybko przeszli od tej pracy warsztatowej, tam gdzie skupienie było na procesie, do realizacji czegoś, co miało być właśnie działem finalnym w zastępstwie sztuki teatralnej, czyli do realizacji filmów wideo. To wspólnotowe doznanie zostało podzielone na wiele takich osobistych doznań osób, które siedziały przed komputerami, ekranami i oglądały nasze premiery YouTube'owe i Facebook'owe. Jest to na pewno jakiś rodzaj substytutu dla teatru. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się także zrealizować Lato w Teatrze i spotkać się w finale Lata w Teatrze na widowni i dużej scenie Teatru Miniatura. Mi się podoba nagrywanie i chyba będę nagrywała filmy albo robiła zdjęcia. No i super. My robimy... A Dominik będzie sam teraz? Sytuacja jakby na Ziemi w kosmosie. W kosmosie był bar, ale zepsuło się...